Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Dzisiaj będziemy sobie robić walentynkowy domek, ale najpierw chciałam Was też zaprosić na kanał Oliwki, który teraz widzicie. Ona też zrobiła walentynkowy domek, więc możecie oceniać, zobaczyć, co ona tam wymyśliła. No i ja dzisiaj też sobie zrobiłam takie wyzwanie, zresztą bardzo dużo osób o to prosiło. No i ja też zrobię walentynkowy domek w Tokaboka. Jest fajny nowy dodatek, jest bardzo dużo fajnych walentynkowych rzeczy, więc może wyjdzie coś fajnego. Oliwka zabrała mi paczkę z poczty z walentynkowymi rzeczami, więc możecie zerknąć u niej, co tam było w środku, a ja już nie gadam, tylko biorę się za urządzanie. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, więc biorę się do pracy. Ja standardowo zaczynam oczywiście od łazienki, tylko wiecie co? Zaraz, najpierw sobie postawimy tutaj różne takie mebelki. No walentynki, pierwsze skojarzenie, to oczywiście kojarzy mi się z różowym i z czerwonym, ale kibelek zrobimy normalny, a jakieś dodatki po prostu walentynkowe. No nie może być inaczej, tutaj umywalka musi być z tym elementem różu. Wanna czy prysznic? Wanna czy... No nie, prysznic tutaj raczej nie wejdzie, więc weźmiemy sobie wannę, tylko ja sobie tak zerknę szybko, którą? Chyba tą mniejszą. No i teraz standardowo lustereczko, jakieś tam półeczki, ale zaraz, bo może to lusterko, bo tutaj mamy różowe lusterko. Takie fajne ono jest, ale ono jest troszeczkę bardziej neonowe, więc ja sobie wezmę tutaj normalne lusterko w tym odcinku, albo może to, a tutaj koło wanny zrobimy taką półeczkę fajną. Właśnie, jakby mi się tutaj, o super, to się schowa za to, mega to wygląda. I ja od razu, dopóki pamiętam, powieszę sobie tam nad tym lusterkiem, jeżeli się zmieści oczywiście, te lampeczki serduszkowe małe, one są super. Okej, więc oczywiście się nie mieszczą. Super Daria, super to wykombinowałaś. No dobra, no to robimy tak jak zawsze, półeczkę nad lusterkiem i szukamy tych różowych. Wygląda to fajnie i bardzo pasuje tutaj do tej umywalki, więc teraz lecimy sobie po stoliczek. Wiem, że jest różowa truskawka, ale ona tak mało walentynkowo moim zdaniem, więc postawimy sobie ten biały stoliczek tam za wanną, żeby można było powiesić jakieś ręczniki na przykład, znaczy powiesić, położyć. Słuchajcie, ja to już zauważyłam, że mój odcinek bez żadnej pomyłki to po prostu nie jest odcinek. Ja zawsze się mylę i zawsze palnę jakąś głupotę. Na przykład ostatnio powiedziałam na odcinku, gdzie robiłam domek dla Init, że to jest domek dla Wednesday. No ale, no, zostawmy to bez komentarza. Mamy tutaj jakieś kosmetyki. No i oczywiście, dopóki pamiętam, naprawdę dopóki pamiętam, to wieszam sobie papier toaletowy tutaj obok toalety, no bo ja wiecie, że jestem znana z tego, że zawsze zapominam. Dodamy sobie więcej ręczników na półeczkę i zaraz lecimy sobie do, wiecie do czego? Do ścian i podłogi. Myślę też, że całkowicie fajnie wyglądałby tutaj ten wazonik, albo no jako dekoracja, tak po prostu niech sobie stoi, albo nie, damy tutaj świeczki. Damy tutaj tą małą kwiatuszkową świeczkę, a na oknie w takim razie albo jakąś lampeczkę, dodatkowo jako oświetlenie, albo jakiegoś kwiatka. Jak jestem już przy oświetleniu, to dodamy sobie tutaj dwie różowe, takie ciemnoróżowe w sumie, ale nie, one mi tutaj nie pasują kolorowo, kolorystycznie. To może ta muszelka? No, ona by całkiem fajnie tutaj pasowała. O nie! Zobaczcie to, jakie mega! To zaraz, ja tutaj muszę zrobić przemeblowanie. Dwie świeczuszki tam na górze i ta muszelka, muszelka chyba... Nie no, nie, to tam damy kwiatka. Przepraszam, że ja tak zmieniam, ale wiecie, że ja to tak zawsze. Żeby ładnie pasowało nam do ściany, zobaczcie, jak tutaj się ładnie teraz zrobiło. To ja sobie wzięłam taką uniwersalną właśnie podłogę. No i teraz musimy dodać jakieś płytki albo po prostu pomalować to farbą. No i teraz tak, jest opcja cegiełki. Ej, ładnie to wygląda, ja to tak zostawiam. No dobra, ale to nie zmienia faktu, że ja nadal tutaj nie powiesiłam żadnego oświetlenia. I co by tutaj dać? Wiecie, co będzie fajnie wyglądało chyba? Nie, no proszę, o, zmieściło się, dobra. I po drugiej stronie też i to będzie takie super. Super to wygląda naprawdę i lecę jeszcze po dywanik i uciekamy do kuchni. Małe serduszko, proszę bardzo, to może tak bardziej tutaj pod kibelkiem. Dobra, łazienkę mamy skończoną, więc teraz przechodzimy do kuchni. No i tutaj sprawa będzie dużo prostsza, dlatego że mamy tutaj ten różowy zestaw mebli. No i ja inaczej tutaj nie mogę zrobić, jak po prostu go wykorzystać, ale zaraz, zaraz. Czy my tutaj nie mamy piecyka z tego różowego? Co tutaj jest grane? Mamy tą różową lodówkę i ona sobie może tutaj być, ale co tutaj się stało? Naprawdę nie ma piekarnika? Ja bym musiała wziąć osobno?
Zaraz, to może... O nie, to jest za bardzo takie żarówiaste. O nie, wszystkie moje plany się pokrzyżowały. To powiem wam, że jak ja teraz wezmę piekarnik, to to w ogóle wszystko do siebie nie pasuje. Więc tutaj, jeżeli to ma być walentynkowy domek, to musimy tutaj w ogóle obrać inną taktykę. I nie wiem, po co ja usuwałam lodówkę, bo ja sobie... jest czerwona lodówka, to teraz może inaczej. Ale nie, jak tutaj taka ładna różowa łazienka, a tutaj dam taką czerwoną mega kuchnię... W sumie to była ta kuchnia, czy nie? Bo ja Oliwce powiedziałam, że tego nie, że to było to czerwone, ale teraz sama już nie wiem. Dobra, więc zostawiamy tak. Jeżeli mamy być w klimacie walentynkowym, to będzie troszeczkę po prostu różowego, troszeczkę czerwonego. Lecimy sobie teraz po białe półki, bo one po prostu będą tutaj pasować. I zrobimy sobie albo takie półeczki. To będzie pasowało właśnie do piekarnika, a będę mogła sobie tutaj postawić jakieś przybory kuchenne i tak dalej. Dałabym te stoły z obrusem, ale one mi się w ogóle nie podobają i to by było tak aż za bardzo, więc szukam sobie jakiegoś innego stolika. Nie wiem, czy najbardziej nie pasowałby właśnie ten czarny i tutaj idealnie by było, gdybym miała czerwone krzesła. Stołki były, a tutaj są takie z czerwonym, ale białe krzesła. To nie, to my bierzemy te stołeczki, słuchajcie. Nie wiem, czy to połączenie właśnie róż i czerwień wygląda ok, no ale tak jak mówiłam na początku, czerwony i różowy najbardziej mi się kojarzy z walentynkami i tutaj ta kuchnia wychodzi jakby no tak, wychodzi na to, że ten zestaw jest najlepszy po prostu, bo tam w tej różowej, no to widzieliście sami jak to wyglądało. Teraz się zastanawiam, co tutaj dać na ścianę. Mamy taką kropkową tapetę, ojeju, nie wiem, czy ten domek w całości będzie do siebie pasował. Chyba, że dać tutaj zaraz pomyślimy. No nie, to na pewno nie jest dobry wybór. Próbowałam wielu opcji, ale wychodzi na to, że ta kropkowa tapeta jest najlepsza, słuchajcie. Tylko, że no nie, no bo w sumie jeżeli zmieniłabym tą kuchnię na całkowicie różową, to by wyszło, że to będzie taki różowy domek cały, a może tutaj w dodatkach będzie coś fajniejszego po prostu... Na pewno dajemy białą podłogę, żeby to wszystko rozjaśnić. Lecimy sobie po dywanik, pod stół, jeżeli jest jakiś czerwony, ale tylko jabłuszkowy, no to dywanik odpuścimy... Nie, dobra, odpuszczamy ten dywan i lecimy teraz dać jakieś dodatki. Damy ten mikserek, on jest słodziutki i nawet walentynkowy, słuchajcie. Tutaj mamy jakieś... Ale to jest dla dzieci, to czerwone miseczka. O, fajnie, bo widzicie, mamy zastawę czerwoną, więc będzie okej. Tylko tak, chyba sobie tutaj wyżej ten dzbanuszek postawimy. Na kuchence możemy dać taki rondelek. No widzicie, tutaj są takie fajne różowe te gadżety, no ale tutaj u mnie, w moim przypadku, no niestety nie będzie to pasować. Tutaj jej damy, znaczy jej damy, bo jeszcze nie wiem, kto tutaj będzie mieszkał, ale jakieś łyżki, noże. I koło miksera, tak sobie myślę, postawimy po prostu 3 szklaneczki, tak po prostu dla ozdoby, niech sobie stoją. No i lecę po jakiegoś kwiatka, bo nie byłabym sobą, gdybym tutaj czegoś nie postawiła. Ta róża jest fajna, ale troszeczkę za ciemna na to pomieszczenie, więc szukamy dalej. Coś czerwonego, o matko, to jest fajne, ale wigilijne, to nie. Ten kaktus też myślę, że to by było chyba za dużo. O, ten bukiecik jest śliczny, tylko teraz jakiegoś wazona bym potrzebowała jeszcze do tego. No dobra, to zobaczmy sobie, na pewno będą tutaj pasowały te lampki, których nie wzięłam do łazienki, tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy też fajne lampioniki i on tutaj będzie fajnie wyglądał. No i zobaczcie, jak się fajnie to wszystko zapełniło. No i dobra, teraz czego ja miałam szukać? Powiedzcie mi, czego ja miałam szukać? A, lampki pasują. Jak najbardziej, więc damy sobie 2. No i teraz albo... Nie, jeszcze inaczej możemy zrobić. Gdzie jest ta trawka? Trawka dekoracyjna. Dobra, bierzemy to. Trawkę wyrzucamy. Zobaczcie, wazon stawiamy. I wkładamy nasz bukiecik. No i super! Jestem zadowolona z tej kuchni. Jeszcze sobie sprawdzę, bo mam tutaj taką wolną przestrzeń nad kuchenką. U Oliwki chyba też się tak zrobiło właśnie, że ona w kuchni wieszała jakiś obraz, bo ja sobie podglądałam, jak ona robiła cały swój domek. I ona tam dużo więcej obrazów. W ogóle ja bardzo mało obrazów wieszam i ostatnio ktoś mi nawet napisał: Daria, ty w ogóle nie dajesz zegarów. No i ja się z tym zgadzam. Ja nawet nie wiem dlaczego, ale nigdy nie daję tych zegarów. Nie mam tutaj nic takiego czerwonego, co by za bardzo pasowało do tej mojej czerwonej kuchni, no chyba, że taki szalony plakat, ale to raczej nie walentynkowy, więc odpuszczę. No dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że nic na siłę, nic nie mogę znaleźć, mamy 2 pomieszczenia. Ej, co tutaj się stało? Ciekawe, ile osób już napisało w komentarzach: ej Daria, tam została trawa. No i przechodzimy sobie, słuchajcie, do salonu i ja zawsze sobie najpierw patrzę, co by tutaj można było wziąć. Oczywiście bierzemy ten komplet, ale bez fotela, słuchajcie, bez fotela.
I co by tutaj jeszcze? Myślę, że dodatkowo do tego o, czerwona kanapa, oni to dodali chyba! Ale my sobie salon zrobimy jednak na różowo-biało, żeby troszeczkę uspokoić ten dom po tej szalonej żarówiasto-czerwonej kuchni. I słuchajcie, ja szukam fotela, jest. Już myślałam, że go zgubiłam, to będzie do siebie mniej więcej pasować jako ten zestaw. Lecimy sobie też po telewizor i Oliwka mi mówiła chyba, że... Czy mi się to przyśniło, że jest czerwony telewizor? Chyba mi się to przyśniło, słuchajcie, więc bierzemy sobie biały. Telewizor sobie powiesimy tutaj, damy też komodę, żeby mogła postawić jakieś fajne dodatki, walentynkowe oczywiście. No i tak, po co ja tutaj grzebę, po co ja tutaj szukam? Ja zawsze w salonie daję zasłony, więc tutaj też będą. Albo taka firanka. Mamy firaneczkę, zerknęłam sobie, jak to wygląda i będzie okej, tylko że ja ją sobie... O nie, chciałam ją zamknąć jakby i przesunąć tak na pół okienka. Szukamy sobie teraz tutaj, no Oliwka mi podwędziła całą walentynkową paczkę, tam były takie super koperty i nawet chyba szampan jakiś był, czy coś w tym stylu, więc będę musiała sobie tutaj poradzić sama, ale zaraz coś wymyślę. Dobra, na pewno ten kalendarz bierzemy, to serduszko, no ej, to nawet pasuje czerwony do różowego, więc spoko. Damy sobie ten wazon tutaj, na razie nie. Na górę go damy, bo będzie też taka półeczka. Jest też misiu i różowe książki, dobra. Czy one tutaj by ładnie... Jest, super, udało się, to będzie fajnie wyglądać. Postawimy tutaj kilka różowych książek i świeczki. Ale konewki to ja nie chcę. Więc bierzemy sobie tutaj dwie świeczuchy. Fajnie, że jest jedna większa, a druga mniejsza. I tutaj pod telewizorem, dlaczego ja nie mogę tego ustawić? Dobra, jedna i druga, to nam się tutaj ładnie zrobi. I na parapecie zrobimy sobie lampkę serduszko. Zrobiłam sobie tutaj, znaczy wzięłam, teraz zrobiłam, taką białą półkę, żeby nie było, wiecie, tego wszystkiego tak jakby za dużo. Kładę kalendarz, kładę ten piękny różowy wazon i tak sobie myślę, czy by tam jeszcze, jakbym to obniżyła, to z tyłu, czy by nie weszły te lampeczki, które nie zmieściły mi się w łazience. Sprawdzimy to zaraz, ale ja bym chciała, żeby one były z tyłu tego wszystkiego. No nie wierzę, nie da się tak. Dobra, to w takim razie postawimy sobie tam na górze jakiś różowy aparacik, żeby to nie było takie, wiecie, taka pusta półka bez niczego. Dobra, myślę, że okej. Mały różowy kaktusik jeszcze by się gdzieś przydał, tylko nie wiem, gdzie, może koło tych książek ta filiżanka. Lecimy teraz po stoliczek i tutaj oczywiście muszę wykorzystać ten stoliczek, tylko teraz nie wiem, czy właśnie mi to za bardzo ten fotel tutaj nie psuje roboty, wiecie, ten różowy. Może po prostu zrobimy to tak. No, tak mi się wydaje. Chyba, że te pufki by pasowały już bardziej, one tak wszystko fajnie równoważą, a będę miała dodatkowe miejsce do siedzenia i okej, zobaczmy sobie, czy będzie pasował tutaj jakiś dywan. Serduszkowy, absolutnie, nie pasuje jakoś mi kolorystycznie. Ten, wiecie co, nie, ja najpierw muszę chyba zrobić podłogę, bo teraz w tym momencie to nic mi tutaj nie będzie pasować. Zobaczmy te nowe panele, o nie, też one są bardzo ładne, ja je bardzo lubię, one mi się bardzo podobają, ale w tym przypadku nie, weźmiemy sobie, ej, coś mi tu nie gra, Oliwka miała tak ładnie, a ja jakoś tak dziwnie to robię, bierzemy tak, no, to do sprawdzenia tylko, ale no w sumie ładnie to wygląda, ale mamy jeszcze tapetę z serduszkami, więc zobaczmy sobie, jak to będzie razem wyglądało. Uwaga, wiecie, że te ciapki krowie mi się bardziej podobały? Naprawdę. I ja je zrobię, ja nie wiem, to wy mi napiszecie, Daria, to chyba nie jest raczej walentynkowy domek, ale no kolory się zgadzają. No nie byłabym sobą, gdybym nie dała ulubioniaka, no tylko, że ten ulubioniak tutaj w ogóle nie pasuje. Tutaj sobie powiesimy bluszczyki, żeby ta półeczka fajnie wyglądała koło tego telewizora i zobaczcie, jak się miło zrobiło przytulnie. Ulubioniaku, czy tutaj będziesz pasował, czy nie? Może, o, dobra, on jest sobie tam stoi, słuchajcie, i nie widać tej szarej doniczki, która by tutaj w ogóle nie pasowała. Czy ja wezmę tutaj jeszcze coś może takiego walentynkowego, ale elektronicznego? Nie, no ta kuchnia to jest szałowa po prostu, ale dobra, myślę dalej, co tutaj wziąć. Mogłabym wziąć w sumie to, ale to jest automat do szejków jakiś, więc absolutnie nie. Dobra, idziemy po biały regał. Jak nie macie co postawić w sumie, a jest jakieś miejsce, to najlepiej chyba wziąć regał biały, zwykły, znaczy w sumie zależy od wnętrza i wypełnić go jakimiś fajnymi rzeczami. Więc pyk, mamy regalik, no i teraz się fajnie przytulnie nawet zrobiło. No i teraz szukamy, tylko ja sobie jeszcze wejdę tutaj w te ogólne dekoracje, bo nie wiem, czy moja Oliwka... O, widzicie, jaka girlanda ładna?
No dobra, to możemy sobie to w sumie powiesić tutaj na środku, tylko że no okej, no ma być walentynkowo, to niech będzie. To jest super, nawet będzie mi pasowało do tego stolika teraz, bo nie miałam tutaj w tym pokoju nic, ale to nic niebieskiego, więc to będzie idealnie pasowało, tylko ja bym to chciała wyrzucić za kanapę, słuchajcie, za kanapę. Więc tak, baloniki tu, ale, żeby to było widać troszkę, proszę Was. I teraz kanapa wraca na swoje miejsce i jest naprawdę, naprawdę fajnie. Dobra, czyli to były też te dodatki, a tego wcale nie widziałam wcześniej. Więc teraz czas zapełnić nasz regał i ja już sobie dałam dwie świeczki, tak jak były pod telewizorem, bo one naprawdę bardzo, bardzo mi się podobają. Tutaj damy jeszcze kwiatka, a co tam, niech będzie sobie. Ja myślę, że tutaj też spoko, o dobra, niech będą nawet położone, ale położymy też kilka książek w takim odcieniu bardziej czerwonym, bo tutaj też takie elementy, ja to gadam jak jakiś, nie wiem, ale okej, położymy sobie po prostu takich kilka książek w odcieniu czerwieni, bo kilka takich się pojawiło tutaj, no i co, ja już nie mam tutaj nic więcej co położyć? Wiem, że na poczcie jest dużo walentynkowych rzeczy, jeszcze jakichś tam starych nawet, ale umówiłam się z Oliwką, że nie wychodzimy do poczty, tylko Oliwka sobie poleciała właśnie i wzięła tą paczkę. To się nie położy to pudełeczko? Ej, ale ja tutaj zaraz poodwalam, zobaczcie co tutaj się dzieje, ja to muszę wszystko naprostować. Pudełeczko, uciekaj, bo nie współpracujesz. To może uratuje mnie jeszcze ten kwiatek z muszelką, żeby nam pasował do balona i do stolika, zobaczcie. I nawet to spoko wygląda, tylko chyba ta kanapa troszeczkę się rozjechała. No i słuchajcie, wygląda to naprawdę okej, wybrnęłam chyba, bo naprawdę to ładnie wygląda teraz. I tak, kwestia oświetlenia. I albo będzie to coś czerwonego, albo niebieskiego wiszącego, tylko z tego co ja pamiętam, to nie ma nic niebieskiego wiszącego za bardzo. Więc będę musiała improwizować. To będzie tutaj też pasować, to damy dwie lampeczki nad stolikiem, okej, niech sobie palą się. Ja bym tutaj jeszcze zaryzykowała z dywanem pod komodą, tym serduszkowym, nie wiem czy to nie będzie za dużo, ale zaraz sobie zobaczymy. Skoro walentynkowy domek, to niech będzie sobie tutaj serduszko. Co sądzicie, piszcie w komentarzach, dla mnie jest naprawdę okej i ja nadal nie mogę się po prostu na tą kuchnię patrzeć, bo tak tutaj tak delikatnie, tutaj łazienka delikatna, a nagle takie bum, czerwone, dobra, lecimy do sypialni, słuchajcie. I wiem, że moja Oliwka wzięła sobie to łóżko z baldachimem, ono jest śliczne, chyba najładniejsze z tego wszystkiego. I powiedziała, mamo, tylko nie ściągaj, ale jak ja mam tego nie wziąć, jak ono jest takie najbardziej, no nie wiem, romantyczne, ładne po prostu, no co ja mam tutaj innego wziąć? Więc bierzemy sobie to i zrobimy też taki spokojniejszy, no chyba, nie no, czerwonej sypialni całej to bym nie zrobiła, zrobimy sobie też taką spokojną, fajną sypialnię. Postawimy tutaj toaletkę, dużo rzeczy nie będziemy robić, damy tutaj przed łóżeczko jeszcze właśnie komody na ubrania, żeby to tak jakoś fajnie wyglądało. Powiesimy sobie te obrazki takie milutkie, fajne, spokojne i jeszcze te księżyce, bo ja też to bardzo, bardzo lubię, fajne to jest, to zniżymy. Zobaczcie jak szybko idzie po prostu. Nad komodą, nie nad komodą, co ja gadam, nad toaletką chciałabym sobie zrobić ścianę z bluszczyku i z kwiatków, tak na przemian. Akurat będzie to bardzo, bardzo pasowało do łóżka. No i słuchajcie, ja tutaj za wiele więcej robić nie będę. Lecę po tą lampeczkę jeszcze serduszkową, która stoi też na parapecie w salonie, ale ona jest naprawdę śliczna i bardzo pasuje do klimatu walentynek, więc sobie ją tutaj po prostu też postawimy. Na toaletkę damy kosmetyczkę i jeszcze pufę właśnie, ona musi gdzieś siedzieć, znaczy ta kobieta, no bo to raczej dom dla kobiety, dla dziewczyny jakiejś, no nie? Ale mi szybko poszło z sypialnią, to aż jestem w szoku i tutaj myślę, że to będzie teraz pasować, tylko co zrobimy na ściany? Może tutaj te serduszka będą pasować? O matko, jak cukierkowo, jak pięknie, dobra, to wiecie co, ostatni, przedostatni element, bo jeszcze musi być oświetlenie takie zwisające z sufitu, to teraz, żeby to troszeczkę zabielić, to damy ten dywan i naprawdę wygląda to super. Oświetlenie, ja jeszcze tam w rogu widzę jakiegoś kwiata, ale jeszcze nie wiem jakiego, słuchajcie. Czy te lampy będą tutaj pasować? Chyba nie, muszę wziąć coś takiego białego chyba, albo to w sumie na środku tak powiesić. Ale zasłania mi ten piękny proporczyk z serduszkiem, no dobra, trudno, ale on tam jest i teraz zobaczmy sobie, czy będzie nam tutaj pasował jakiś kwiatek, no ulubioniak niestety z tą doniczką, to nie za bardzo, ale ten kwiatek na przykład może by pasował i wyglądałby tutaj całkiem fajnie, to teraz wiecie co, jeszcze tak na tej komodzie mi goło, łyso i może tutaj coś by położyć. Wiem, że ja te świeczki po prostu położyłam wszędzie, gdzie to możliwe,
ale tutaj chyba też będą ładnie wyglądały i myślę, że tak to zrobię właśnie, żeby dwie świeczuchy sobie tutaj stały jako dekoracja. Jeszcze położymy sobie pudełeczko i wygląda na to, że domek został skończony. O, proszę bardzo, na jakieś potrzebne rzeczy. Okej, to się teraz tak zrobimy, zapalimy sobie to. Nie no, powiem wam, że chyba jestem zadowolona, ale ogólnie w ogóle nie siedzi mi ta kuchnia. Zaraz, sprawdzimy sobie jeszcze jedną opcję, bo ja wiem, że meble meblami czerwone, ale gdyby troszeczkę uspokoić te ściany, słuchajcie, gdyby to zrobić nawet powiedzmy na biało, to może to by lepiej to wyglądało, bo te ściany były jakieś szalone. Jasny róż, troszeczkę ciemniejszy róż, to chyba już tak to zostawię. Piszcie w komentarzach, o, tak będzie chyba okej. Piszcie w komentarzach, bo jak był ten taki żarzący kolor na ścianach, ale zaraz, jeszcze jedną opcję sprawdzimy. Lodówka, chodź tutaj na chwilę, bo ja po prostu potem nie zasnę, jak będę myślała o tej kuchni, ja serio tak mam, uwierzcie. To zobaczmy sobie z tą koralową. Dobra, chyba tak, jesteśmy uratowani, bo to naprawdę było za mocno czerwone i okej, domek został skończony, mój walentynkowy domek, łazienka, kuchnia, salon i słodziutka sypialnia. Piszcie, co sądzicie, piszcie, które pomieszczenie podoba wam się najbardziej, zapraszam też na kanał Oliwki. No i co, ja bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego, pa!